Dzień dobry Państwu. Pierwsze posiedzenia nowego parlamentu już za nami i właśnie w tym temacie najbardziej dzisiaj się będziemy skupiali. A moim gościem jest już teraz na łączach internetowych Karol Gac, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Witam Pana, Panie Karolu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. Panie redaktorze, jakie są Pana takie pierwsze refleksje po tych pierwszych obradach Sejmu? Zwłaszcza w kontekście tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest aktualnie bez wicemarszałka, co jest sytuacją niespotykaną. No te moje refleksje są niestety bardzo negatywne, bardzo smutne. Mi towarzyszył duży niesmak, gdy przyglądałem się tym obradom inauguracyjnym 10. kadencji polskiego parlamentu. Bo ze święta demokracji, bo zawsze to pierwsze posiedzenie jest takim świętem demokracji, bardzo godna oprawa, widzieliśmy to wszyscy. No niestety, ale zrobiono za przeproszeniem cyrk. I mówię to z dużą przykrością, ponieważ to, co działo się w Sejmie przede wszystkim, no sądzę, że zwiastuje nam też to, co będzie się działo w nim przez najbliższe miesiące. I tu oczywiście mieliśmy już do czynienia z kilkoma kwestiami. Przede wszystkim tą najbardziej głośną, tą, o której pan redaktor już zasygnalizował, czyli brakiem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w prezydium zarówno Sejmu, jak i Senatu. Mówimy o partii, która wygrała wybory parlamentarne. Mówimy o partii, która ma blisko 200 mandatów w Sejmie. Jest największym klubem opozycyjnym w historii. I mówimy o partii, na którą głos oddało ponad 7,5 miliona ludzi. I ta partia nie ma mieć swoich przedstawicieli w prezydium Sejmu i Senatu. Oczywiście, my słyszymy teraz tłumaczenia polityków opozycji, że przecież to chodzi wyłącznie o tych konkretnych kandydatów, że przecież Prawo i Sprawiedliwość może wskazać innych i będzie miało swojego przedstawiciela. No problem w tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnej gwarancji, że tak się stanie. I tutaj też jest kilka kwestii, bo gdyby nawet na chwilę założyć dobrą wolę opozycji i próbować potraktować poważnie te argumenty, które padają, to w stosunku do marszałek Elżbiety Witek padają przede wszystkim zarzuty, że źle sprawowała swoją funkcję marszałka Sejmu i grożą jej potencjalnie zarzuty prokuratorskie, choć nie wiemy tak naprawdę za co. No ale przecież marszałek Grodzki, marszałek Senatu nie przeszkadzał politykom Platformy Obywatelskiej, chociaż prokuratura formułowała wobec niego bardzo poważne zarzuty korupcyjne. No z kolei sytuacja w Senacie jest jeszcze bardziej kuriozalna, bo w przypadku marszałek Witek rzeczywiście te sygnały się pojawiały, że ona nie zostanie wybrana. Tu politycy opozycji mówili dość twardo, ale w przypadku marszałka Pęka było to całkowite zaskoczenie. No i potem gdzieś nieoficjalnie zaczęto mówić, że to przez to, że miał rzekomo obrażać w poprzedniej kadencji, rzekomo z mównicy senackiej senatorów większości. No problem w tym, że do prezydium Sejmu wybrano polityków, którzy wsławili się wulgarnymi wpisami. Gro polityków Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej przewzięło na sztandar 8 gwiazdek i wypowiadało różne skandaliczne słowa i to nie przeszkadza większości sejmowej czy większości senackiej. No to właśnie, panie redaktorze, w kwestii tego stylu wypowiedzi nowy marszałek Szymon Hołownia stwierdził po tych pierwszych obradach, że dostrzegł ze strony tutaj Zjednoczonej Prawicy agresję i pogardę. Wcześniej przecież padały w Sejmie takie słowa jak siadaj kurduplu skierowane do Jarosława Kaczyńskiego, czy też zadzwoń do brata. Do tego nigdy się nie odnosił Szymon Hołownia, nigdy tego nie krytykował. Czy pana zdaniem można liczyć na jakąś obiektywność tej osoby na tym stanowisku? Nie spodziewam się mimo wszystko, choć można też złośliwie zauważyć, że wcześniej Szymon Hołownia nie był posłem. On oczywiście był kandydatem na prezydenta, potem tworzył swój ruch, ale w parlamencie nie był. Dopiero teraz poddał się weryfikacji wyborczej, a i tak wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. To, co teraz próbuje przedstawiać większość sejmowa jako buta, arogancja, jako jakieś złe zachowania, no tak naprawdę jest kwestią podwójnych standardów i pewnego cynizmu politycznego. Wszyscy pamiętamy te sceny, które działy się w Sejmie, które robiła opozycja. Pamiętamy blokadę mównic, pamiętamy próbę puczu, pamiętamy różnego rodzaju kartoniady, protesty. No pamiętamy wiele różnych kwestii. No chociażby te słynne barierki, o których teraz tak z ochotą mówi Szymon Hołownia, no one nie powstały wokół Sejmu dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość tak sobie zadecydowało, tylko powstało z konkretnych powodów, no z bardzo chamskiego zachowania zwolenników opozycji, z próby też przewiezienia przecież w bagażniku jednego z samochodów poselskich nieuprawnionych osób i wymieniać by można było długo. Dlatego tutaj już jak na dłoni widać te podwójne standardy, widać cynizm. Jeszcze kończąc tę myśl, no warto wspomnieć też o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przecież była tak odsądzana czciwie, ale tak bardzo krytykowana. Miał być to rzekomy neo-KRS,
a wystarczyło wybrać polityków, posłów opozycji, czy też większości sejmowej i nagle okazało się, że z neo-KRS staje się tutaj to Krajową Radą Sądownictwa. No, Kamila Gasiuk-Pihowicz, pani poseł, która rok temu jeszcze tak ostro krytykowała KRS, mówiąc, że to jest skandal, że to jest hańba, że tego ciała nie ma, no teraz wchodzi w jego skład i nagle okazuje się, że nic tak naprawdę ku temu nie przeszkadza. No to jest oczywiście kuriozalne, ale to nie zaskakuje. No to jest smutne. To oczywiście pokazuje też, jak będzie wyglądać ta kadencja parlamentu i najbliższe miesiące przynajmniej. Ale znów, no nie zaskakuje to, biorąc pod uwagę tych, którzy obserwowali kampanię wyborczą, którzy mieli w pamięci, co opozycja robiła w Sejmie, i wystarczyło tak naprawdę trochę logiki. Tu rzeczywiście jak na dłoni widać tę po prostu chęć politycznego rewanżyzmu. Moim zdaniem opozycja dyszała i dyszy rządzą zemsty i w ten sposób na razie na tyle, na ile może ją wprowadza, ale jeszcze tak naprawdę najlepsze w cudzysłowie przed nami, bo mam tutaj na myśli przede wszystkim już czas, gdy ten rząd większości sejmowej powstanie. Mhm. No właśnie, czy w kontekście tych pierwszych głosowań, które PiS przegrał w nowym Sejmie, czy pan sądzi, że jest jakakolwiek możliwość, że premier Morawiecki sformułuje rząd? To by była wielka, wielka sensacja. To rzeczywiście byłaby wielka sensacja. Moim zdaniem tych szans absolutnie nie ma. Ale jednocześnie uważam, że dobrze zrobił pan prezydent Andrzej Duda, że powierzył tę misję Mateuszowi Morawieckiemu. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście ukształtował nam się pewien zwyczaj parlamentarny, w którym to zwycięzca czy przedstawiciel zwycięskiego ugrupowania ma tę misję jako pierwszy. Po drugie, na Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście oddało głos ponad 7,5 miliona ludzi. I nawet jeżeli był cień szansy, to rzeczywiście należało z tego skorzystać. Sejmowe głosowania pokazały, że misja Mateusza Morawieckiego no jest skazana na niepowodzenie pod względem politycznym, ale ona oczywiście ma także wymiar dosyć symboliczny, czy to należy odczytywać na różnych płaszczyznach. No jeśli chodzi o arytmetykę, to oczywiście będzie to misja przegrana, ale to po pierwsze daje Prawu i Sprawiedliwości pewien bufor, pewien zapas czasu, by pewne rzeczy uporządkować, by także mentalnie przejść do tej opozycji, a po drugie to jest także sygnał wysłany do elektoratu. No, sądzę, że gro wyborców Prawa i Sprawiedliwości byłoby zdezorientowanych, gdyby prezydent na przykład powierzył misję od razu Donaldowi Tuskowi, albo gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło się tego zadania. Więc nie dziwię się, że Mateusz Morawiecki walczy, a z drugiej strony jednocześnie sejmowe przede wszystkim głosowania w sprawie marszałka Sejmu, ale także prezydium i jeszcze Krajowej Rady Sądownictwa pokazały, że ta większość jest. Mhm. Ale ona jest po stronie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Czy pana zdaniem, bo pojawiają się takie głosy wśród publicystów, prezydent Andrzej Duda tym przemówieniem w Sejmie dał taki znak, może nie wyrażony bardzo wprost, ale że przygotowuje się do tego, by po zakończeniu swojej kadencji zostać swego rodzaju liderem tych środowisk prawicowych w Polsce? Myślę, że prezydent Andrzej Duda bierze to bardzo mocno pod uwagę. To znaczy te plany czy te plotki pojawiały się już wcześniej. Wcześniej mówiono też o karierze międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. No problem w tym, że zmienia się układ polityczny i bez jego wsparcia prezydent Andrzej Duda wydaje się tej szansy za dużej nie ma na karierę międzynarodową. Z drugiej strony no mamy sytuację, w której prezydent już po skończeniu swojej kadencji będzie mimo wszystko względnie młodym politykiem. To znaczy on jeszcze ma przed sobą polityczną przyszłość. To będzie rzeczywiście sytuacja no niespotykana jeszcze w Polsce, jeżeli były prezydent będzie chciał wejść tak czynnie do polskiej polityki, bo owszem, Aleksander Kwaśniewski patronował różnym inicjatywom, ale właśnie raczej jako mentor, jakiś patron. Z kolei wiemy też, że sytuacja wewnętrzna Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, czy szerzej obozu prawicy, no jest taka, jaka jest. Jarosław Kaczyński zapowiedział teoretycznie, że w przyszłym roku będzie nowy prezes partii, ale wiemy też, że tutaj wiek także robi swoje. Więc bez względu na to, czy Jarosław Kaczyński uda się na polityczną emeryturę teraz, czy być może za jakiś czas, no to siłą rzeczy to się stanie wkrótce. No i te, myślę, że politycy snują różne plany i prezydent Andrzej Duda także bierze pod uwagę to, że być może będzie chciał być jednym z liderów obozu prawicy, zwłaszcza, że ma przecież tutaj za sobą dużą część wyborców. Oczywiście no, ma bardzo duży bagaż czy potencjał polityczny na stworzenie jakiejś frakcji, być może obozu. No, pytanie oczywiście, jak to wszystko zostanie rozegrane. Ale jedno jest pewne, w każdym razie, panie redaktorze, że czekają nas bardzo ciekawe dni, miesiące, a może nawet lata w polskiej polityce. Bardzo panu dziękuję za tą wirtualną wizytę. Dziękuję w naszym bardzo, studio. Dziękuję jeszcze raz. Karol Gac, publicysta, Tygodnik do Rzeczy, był moim i państwa gościem. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To był program Rozmowa Dnia.